Hej, cześć, siemanko, wam wszystkim i witam was w Far Cry 3. Dość długo nie było tej serii na moim kanale. No ale cóż, jak poszedł hejt. Nie wiem, że niby coś źle robi, ale dobra, kontynuujemy dalej fabułę. He is gathering weapons even as we speak now. My friends are in trouble too. What did the message say? They've been taken to somewhere called PC. Voss is gonna ransom them and then sell them anyway. Oh, this is good then. You have time. Jason, please, fight for us. The Rakyat will be murdered. If you can sabotage the weapons, it'll weaken Voss. It'll be easier to kill. I'll do it. Ah. I knew we could count on you. The pirates stuck weapons in the logging camp in the jungle. Shut off the alarm first, okay? If it is triggered, okay. They will secure the weapon shed. Steal the explosives, then destroy the weapons. You got that? Okay, okay. Understand. Good luck. No dobra, zabawa w psucie. Okay. Czy ja mogę się tam teleportować? Byłoby najszybciej. W sumie to nie. Dobra. Gdzie jest jakaś bryczka? Małpy biegają. Kurde, co się dzieje? Dobra. Wow, tu wcześniej był wóz. Już go nie ma? Dlaczego? Aha, plecak jest pewien. Dobra, trzeba będzie go później opróżnić. Kurde, z buta mi się trochę nie pasi iść, no ale dobra, jak nie ma samochodu, to trzeba iść z buta. No. Okej. Okay. Kurde, pół kilometra będę tyrał z buta, no nie wiesz. Bo jest bryczka gdzieś tutaj. A jest skład. Jest składzik, jest. Wchodzimy. Yeah. Dobra, teraz musimy się udać w lewo. Jak przejechać tędy? Tak, specjalnie dla kłada, specjalnie taki odcinek zrobili. Tak, zakopałem się. No nie. To było tyle z mojej podróży. O, żeż kurde. I co, może powiecie, że to było płytko? Nie, to jest chyba dla łódki, tak? Taki jump. Dobra, to idziemy dalej. Może znajdziemy jakieś kozy albo coś. Ło. Ol mi wyrąbał. Zabiła mnie koza! Pierwszy raz w ogóle widziałem to zwierzę w tej grze. Jakie jaja? O kurde. Koza mnie zabiła. No nic. Zostałem, że tak powiem, ukarany. Dobra. Może tym razem samochód zostawili? Może jednak? Jest. Jest, stoi. Lamborghini Zero, to taki kolor metalu jest, taki rdzą metalik tak zwany. Tak, jedziemy. No i dobra, może jeżdżę takim zardzewiałym złomem, ale bynajmniej nie pieszo. Dobra, tym razem jedziemy drogą, nie kombinuję. Bo zły mi koza, czy byk, czy co to tam było, na rogi weźmie ją. Jaka muzyczka. W lewo. W sumie chyba najpierw pojedziemy na wieżę radiową, żeby zbadać okolice. Tak, dlatego skręcę teraz w prawo. Zboczę troszkę z trasy. Jedź. Oj. No i to chyba byłoby koniec. Jedź. Jedź, maleńki. Nie, dobra.
Ja to podziękuję. O, dobra, idziemy spieszo, będzie szybciej. Okej, chyba nie mogę wziąć, bo ja mam pełny plecak. Trzeba będzie go opróżnić. Jakieś orzełki latają, czy co to jest? Mogę to zaszyć? O, o. Ktoś tu był. Dobra. Spokojnie, złapiemy ich od tyłu. Cześć. Cześć. Dobra, bierzemy amunicję dzięki... Czy tam on spadł? Nie. Dobra. Co tutaj jest? To jest na dole, idziemy do anteny. Kurde, czemu oni tak latają nade mną? Nie będziecie za mną, nade mną latać. Patrzcie, jak fajnie spadają. Jep. Orzełki. No nic, plecak jest pełny. Tutaj weź, jest otwarte dla mnie, dla mistrza. Dobra, w tę stronę. Powiem wam, że zastanawiam się, czy nie kupić Avermedi. Wiecie, o co chodzi, nie? Mianowicie to jest takie urządzenie, które pozwala nagrywać, znaczy nagrywa obraz z komputera bądź z telewizora i dzięki temu, że to nam nagrywa, nie obciąża nam to w ogóle kompa. Mianowicie jest to taka karta, którą podpinamy do płyty głównej. Jak już się podepniemy do płyty głównej, to musimy też podłączyć jakimś okablowaniem jakimś specjalnym, no ale jest specjalny guzik, dzięki któremu można nagrywać w jakości HD bez obciążenia procesora i to jest bardzo fajne urządzenie i się starałem się w nie zainwestować, ponieważ jak sobie tak trochę gram dla for fun, załóżmy w Far Cry'a na Ultra, to normalnie mam tak jak teraz w takiej samej ilości klatek, czyli 36, 40, 50, to mi tak skacze śmiesznie. Nawet więcej chyba trochę mam i gram na ultra, a teraz gram na niskich i dzięki temu grafika jest taka trochę słaba. Ale i tak jest... nie ma na co narzekać tak naprawdę. No ale na ultra jest dużo, dużo lepiej. I się właśnie zastanawiam, czy sobie nie zafundować takie coś. Dobra. Jump, motherfucker, jump. Nie, nie chcę jechać. Nie mogę rozwalić tej apteczki. Ach. Kurde, jest zaśpiec naokoło. Dlatego właśnie tak muszę pomyśleć nad tym głęboko, czy sobie zakupić taki sprzęt, czy też nie. Jest nasza petarda. Chyba na kamieniu zawisłem. A jeden to przejedzie przez wszystko. O nie. What the fuck. Dobra, o, o. Gdzie oni są? Dobra, biorę ammo i spindalam stąd. Czy to jest Tiger? Tiger Woods? Fuck! Lol. No, naciskam stację, naciskam. Ja, Tiger Woods mnie zabił. Lol, tygrysów też nie widziałem. Ale dostał kulek kilka i powinien... Chyba powinien umrzeć. Nieśmiertelne, kurde. Droga ma śmierć, okej. Nie, to nie. Antena była. Biorę w takim bądź razie parolotnie. Tylko może coś znajdę ciekawego. Niestety nie. Bardzo mi się podoba to. Run, motherfucker, run! Wow, wow, wow! Okej, okay, tak, bo tutaj W jest pochylenie na dół, a S jest do góry.
Dobra, tracę prędkość, ale patrz, zaraz się rozpędzę. Ale tak spokojnie. No, coś takiego, nie? Takie nie ma być właśnie lądowe. Jejku, ja to się lubię z nim bawić. Idź do punktu obserwacji. Wejdź do składu broni. Ścili jakby nie patrzeć, jak go zrobiłem. Okej, tutaj jest jakiś frag. Oj, tankowałeś bryczkę. Dobra, jedziemy spokojnie. Kurde, jakoś tak dziwnie nie unosi tą broń. Dobra, wchodzimy do środka, co ja będę. Mam mało kulek. No ej. Ej, bierz broń. Dobrze. To było niezbyt mądre, ale no co, jak nie mam nic. Prowizorka. Dobra, jedziemy teraz tego. Pięknie, strzał w głowę za expa. Trzymamo. Oni mają tylko po 15 kulek. To jest słabo. Tutaj jeszcze jest. Co, alarm? Alarm? Był alarm? Dobra, w sumie popsuty, także chyba nie przyjdzie wsparcie. Wbijam do środka. Czy wy to widzicie? Jaki osprzęt. Ale mam... O Jezu, o nie. O nie, jeszcze jadą. Ojejku. Dobra, chyba jedyne najlepsze miejsce. Patrzcie na to, do góry. Wow. Dosłownie wow. Ale przeżyli. Kabum, kabum, tak jest. Po kolei, chodźcie tu. Dobra, w końcu. W końcu się podał. Tu jeszcze gdzieś widziałem typka. Ale jeszcze słyszę samochód, dobra. Czy muszę uciec teraz? Czy co? Bo ja nie za bardzo się orientuję. Nie ma co strzelać, niech snajpa by się przydała, no. Snajpa, tak. To chyba nie człowiek. Dobra, dwóch tutaj jest. O, ammo. Jest! Wow, pięknie, pięknie. Now, tell me about your friends. The radio said boss was recording ransom videos of PC. Dobra, pozbieram amunicję. Pirate's Cove, but we call it Sunset Cove. That's one of the prisons. Got it. Remember, Jason, the strength you receive from the path will help you succeed. Okej, siła płynąca z drogi. Włamanie do więzienia. Mianowicie dosyć daleko to jest, ale co tam? Dojedziemy się, przejdziemy sobie tą misję i będzie ładnie. O, bo może dojedziemy tylko tam, bo trochę się tak... Może odcinek być zbyt długi. Oj, chyba mnie nie lubią. Właśnie, trafił mnie. Gnojek. Jedziemy. W sumie to jest obóz, jeszcze obóz przejmę. Jestem koksem, mam ammo. Oh,
Snajper. Już nie będzie alarmu. Spinaczka, to ja skorzystam. Oho! Yeah, mamy flagę. Także moi mili, to był kolejny odcinek z gry Far Cry 3. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja zapraszam was do oceniania, komentowania i subskrybowania. Oraz odwiedźcie moje inne filmiki, inne części, inne serie i w ogóle. No i to było na tyle, także trzymajcie się wszyscy i pa pa!